Witam drodzy Państwo, dzisiaj zrobimy sobie pułapkę na ryby. Oczywiście ryb nie będziemy zabijać, a tym bardziej zjadać, no bo po co, skoro nie trzeba. Chyba że jesteśmy na bezludnej wyspie, ale my nie jesteśmy, to ewentualnie można. Ale ja bym chciał złapać, pooglądać sobie i wypuścić. A więc tak, najpierw rozcinamy górę butelki w taki sposób. Ciach na dwie części i właściwie to już może być niezła pułapka, ale żeby była jeszcze lepsza, należy odciąć tą górę i otrzymujemy coś takiego i tutaj nożyczkami zrobić takie paski. Z odciętej części potrzebne nam będzie dokładnie coś takiego, co pozwoli na wpłynięcie do pułapki również większym rybom. Działa to tak. Tu łatwo wpływa, ale tu już jest bardzo ciężko wyciągnąć. Po prostu takie paski, nacięcia wzdłuż tej górnej części butelki. Teraz wkładamy górę do dołu. Bez obaw, to raczej nie powinno wypaść. I do środka, ważne, wkładamy kamień, który wszystko obciąży, bo plastik pływa i będzie się unosił na powierzchni, jeśli nie włożymy kamienia, oraz coś do jedzenia. Chleb się sprawdzi, ale najlepszy będzie jakiś kawałek mięsa, gdyż duże drapieżniki zwabia właśnie zapach mięsa. Całość wygląda następująco. W środku jest oczywiście kamień, kawałek chleba oraz tutaj jeszcze przewiązałem to drobnymi nitkami. Zrobiłem dziurkę i przewiązałem nitkami, żeby nic się nie odczepiło w czasie zanurzania. Czas umieścić moją pułapkę w Adriatyku. Rezultaty około godzinnego połowu prezentują się następująco. Wiele małych rybek, głównie jednego gatunku. Łapią się właśnie głównie młode, niedoświadczone osobniki, które nie wiedzą, jak uniknąć tego typu zagrożeń. Oczywiście wszystkie rybki wypuszczamy z powrotem do morza. Rybki i do morza. Pusto. Thank you.